Teraz pierwsze uruchomienie, jak gdyby, wyzwalacza automatycznego. Powiem tak, nie czytałem instrukcji, więc po prostu wszystko będzie, jak gdyby, na bieżąco sprawdza. Rozpakowujemy baterię. Wkładamy. I tak, tu już widać. Wyświetlacz zaczął działać. Aby podłączyć taki łączek spustowy do aparatu, no to używamy tutaj tego złącza, przynajmniej w moim przypadku. Można ten kabelek włożyć tylko, gdyby jedną słuszną stroną włączamy. Ten guzik służy do, on działa identycznie jak w aparacie, czyli lekko przyciśnięty wyostrzy nam, dajmy na to, rzecz, którą chcemy sfotografować, i przyciśnięcie spowoduje zrobienie zdjęcia. Teraz tutaj u góry widzimy tak nutkę, nie wiem czy to widać na kamerze, ale to powiem, co to jest nutka, N, interwał, long i delay. Teraz tak, w boki możemy przesuwać tą kreską u góry, najeżdżając na nutkę i przyciskając guzik set. Możemy ustawić, czy to urządzenie ma wydawać dźwięki, czy nie. Ja ustawię, że nawet nie chcemy dźwięku. Przesuwając się na N strzałeczką, możemy ustawić sobie ilość zdjęć, jaki aparat powinien wykonać. Tutaj mamy maksymalnie 399 zdjęć, od 1 do 399 lub aż do momentu ręcznego wyłączenia urządzenia lub jeśli braknie baterii. Ja sobie ustawię, dajmy na to, 4 zdjęcia, przyciskając guzik set. Zapamiętujemy. Potem przesuwając pod interwał, możemy sobie wybrać teraz z jakim opóźnieniem aparat ma się załączyć. Ja tutaj miałem 9 sekund, dajmy na to, dajmy 7 sekund, ustawiamy i w tej chwili już urządzenie i aparat jest gotowy do wykonania pierwszej serii zdjęć. I teraz tak, jak już mamy tutaj ustawione ten interwał, to dajemy guzik start i on co 4 sekundy będzie, znaczy co 7 sekund będzie wykonał 4 zdjęcia, czyli jak słyszycie takie kliknięcie, to znaczy, że aparat, jak gdyby guzik do połowy został wciśnięty. I tyle, wykonał 4 zdjęcia i czeka sobie teraz na następne instrukcje. Tutaj, żeby nam się coś nie przełączyło, jest guzik lock. Jak dłużej go przetrzymamy, to po prostu zablokuje nam te inne guziki i nie będą one działały. Oprócz tutaj tej migawki. Start też nie działa. Set nie działa, tylko migawka działa. Po odblokowaniu, to trzeba dłużej przytrzymać, można już wszystkie inne elementy. Teraz co tu jeszcze takiego? Tutaj tej funkcji long to jeszcze nie odszyfrowałem, ale funkcja delay to jest opóźnienie. I teraz tak, jeśli mamy, na przykład chcemy zacząć robić zdjęcia
po 10 sekundach, to sobie ją ustawiamy. Jeśli damy na interwał, damy start, to on tak odczeka 10 sekund i zacznie robić tą serię zdjęć, którą zaprogramowaliśmy, czyli co 7 sekund 4 zdjęcia. I teraz już jedzie te co 7 sekund 4 zdjęcia. Wykona 4 zdjęcia. I zatrzyma się. Bardzo przydatne urządzenie, jeśli ktoś chce wykonywać co 2 godziny zdjęcie. Ja jeszcze z tym urządzeniem zakupiłem sobie taki programator na gniazdko, który będzie obsługiwał lampę, która się będzie włączać minutę przed zrobieniem zdjęcia i wyłączać minutę po. Podejrzewam, że ta minuta plus minus wystarczy, aby po prostu synchronizować się także z tym zegarkiem.